Don't let your dreams be dreams. Yesterday, you said tomorrow. So just do it! Słuchajcie, naukowcy IMC stworzyli zakrzywiacz. To broń, którą można zniszczyć całą planetę. Ale nie zadziała bez swojego źródła energii, którym jest Arka. Wasze zadanie to przejęcie Arki, nim opuści bazę lotniczą. Korpus łupieżców, przygotować broń! Przygotować się na zrzut Tytana! A ja was wszystkich, moi mili, witam bardzo serdecznie. Tym wielkim walnięciem, że tak powiem, lądujemy w środku wielkiej bitwy. Zbliżamy się dużymi krokami do końca kampanii. Niezbyt długiej, ale intensywnej. Oczywiście dziękuję wam za wszystkie komentarze, za wszystkie lajki, którymi mnie obdarowaliście. I zachęcam do następnych, do dalszego oceniania moich materiałów. A my musimy się przedrzeć jakoś przez ich obronę. Łatwo nie będzie. Skupię się troszkę bardziej na strzelaniu i samej grze niż komentarzu, więc będziecie musieli wybaczyć. Ale to nie jest łatwy etap. Dobra, przednia obrona pokonana, teraz trzeba do środka wejść, zaopatrzmy się w dodatkowe hapeki. Ruchy, statek może ruszyć lada chwila. No! Szkoda, że finishery pokazują się tylko i wyłącznie przy walce z bossami. No, dawaj. Laserem, więc stara się. Oczywiście, jak zauważyliście, ja strzelam z podstawowej broni, czyli z karabinu. Kolejny rdzeń serii. Tylko na kogo by to wykorzystać? Na jednego chyba się nie opłaca. Dobra, na tego pójdzie. Dobra, w takim wypadku zmieńmy teraz broń. Nie strzelaliśmy jeszcze z Ronina, którego zdobyłem w poprzedniej misji. Aj tak. Ronin jest typem
wyposażenia do bliskich starć, do zwarcia. Jak zauważyliście, mamy dzięki temu miecz. Pilocie Cooper, co? Idziemy. Uważaj, ty za najemcy przed tobą. Jazda, jazda! Dobra, kończymy to. Rdzeń miecza gotowy. I rdzeń miecza. Uwaga, uszkodzenie kadłuba. Zagroziła nam. Niezły strzał, Cooper. Musimy ruszać dalej. Pizda jedna, nie mogłem przejść przez nią. I dalej mnie blokuje. Przestaniesz mi się kręcić pod nogami? Zaczyna drażnić to. O, wytrzymała barierka. Musimy dotrzeć do statku, zanim wystartuje. Załatw te tytany, pilocie! Ruchy, pilocie, ruchy! Bardziej się przyłóż, pilocie. Dobre trącenie, pilocie. Kontynuujmy. Wow, 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 wow. Strasznie krótko trwa ten rdzeń miecza. Czas na śmierć. No, czas na śmierć, miałeś rację. Och, tak są hapeki. Za mną! Przed nami jest winda! Jedziemy! Przygotuj się, pilocie! No to w górę! Zamknij gębę, bo cały czas mi włazisz pod nogi. No, dobrze ci idzie, Cooper. Jeśli o mnie chodzi, licencji pilota masz jak w banku. No, jestem lepszy od pozostałych wykwalifikowanych pilotów. Tylko ja z tobą tu dotarliśmy. O, jest nowa broń. Oto i ona. Zdążymy jeszcze przechwycić Ark. Polaris. Broń do, no, można powiedzieć, dalekiego zasięgu. Zresztą sami widzicie, jaki to typ broni. Bardziej trochę artyleria taka. Rdzeń wzlotu. I kolejny na naszym koncie. Ach, lepiej nie wysiadać z tytana w tym miejscu. Wow, ale mnie walnął. Widzimy się w piekle, pilocie. Leci salwa. Wow, 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 wow.
Tak, o tym zapomniałem całkowicie. Ta broń się ładuje, kiedy się namierza. Zobaczcie tylko, jakiego ma... Jaką ma moc, no masakra. Odsuń się! No, zdychaj. Chyba wszyscy. No, nie do końca może. No i teraz. Zbliżamy się do drakonika. Tak trzymaj. Tak, pragnę zauważyć, że tu również są hełmy do... ...do zbierania, ale jakby był na to czas... Ech. Wow, zaraz nas... Trzeba trochę szybciej strzelać, bo tak to... Do niczego nie dojdziemy. No. Jeszcze jakiś, jeśli tak, to gdzie? Zbliżamy się. Jesteśmy tuż przed statkiem. Wszystkie siły ruchu oporu do Drakonisa! Dobra, to teraz czas na prawdziwą walkę. No, może z tobą? I to by było na tyle. Prawdziwa walka. Staram się rozglądać za tymi kaskami, ale nie widzę ich. Wiecie co, tu zmienię sobie broń na Kationa. Wydaje mi się, że będzie lepsza decyzja. Zakończono wszystkie procedury. Gotowość do startu. Przedostać się, łatwo powiedzieć. Do dzieła, pilocie, nie mamy wyjścia. Musimy dokończyć ten statek. Ten obiad aktywny. Ale mi. Ach, prawie trzech pocisnęliśmy.
oczywiście fabularnie. Na rampę! Fabularnie nie uda nam się dogonić statku. Arka zmierza w twoją stronę. Brzmi, ja się wszystkim zajmie. Do zobaczenia. No i witam was w najlepszej misji, jaka powstała chyba w całym Titanfallu. Poza oczywiście misją z skakaniem w czasie. Mówi komandor Briggs, musimy odzyskać Arkę. IMC zabrało ją do zakupu. Ale to jest dowód, jak powinno się robić kampanię, jak się powinno robić misję. Ci od Call of Duty panowie powinni tak jest, 6-4 drodze. Się uczyć. Nadciągamy! Kapitan Mia z Traktora, zapewnimy wam lądowisko. Kadra! Namierzać! Zaskoczyliśmy ich! Zjara nic! I dwa! Rakieta zeszła z toru! Dawajcie ich! Drugie trafienie! Trafienie! Wszystkie jednostki trafione! Zbliżamy się do transportera! Omińcie go! Musimy dorwać Drakonica! To jest przedostatnia misja, powiem wam. Co to było do diabła? Ktoś coś widzi? Za wrogie jednostki. Polu widzenia. Mam dobrą pozycję. No. Mam cię, młody. Spadamy, ale... Trzymaj się! Nie ma tego. Lecimy dalej. Nie ma za co. Okręt Malta na 10. Pilnuje Drakonica. Nie przebijemy się. Cooper, potrzebny mi pilot, który zabezpieczy mostek Malty. Komander Briggs, tu konce 4, zabierzemy go. BT musi z nim wrócić. Tak jest, 6-4. Dasz radę. Kolejny raz. Tak jak ostatnio. Nie zupełnie. Ruchome platformy wprowadzają szereg zmiennych trajektorii rzutu. Powodzenia. Lecimy! Ty na pokładzie 6-4, Kup! Cooper, słuchaj, nie możemy cię podstawić bezpośrednio pod mostek. Nie przebijemy się przez te działa. Wyrzucimy cię na rufie. Będziesz się musiał dostać na dziób. Kontakt z lewej. Cooper, podlecę tak blisko jak się da. Wyczuj moment, żeby skoczyć. Teraz, dawaj! Nie. Muszę odlecieć. Czekaj. Przygotuj się. Teraz próbujemy. Dobra, skacz! Niezły skok! Będziemy cię osłaniać. Mam drugiego pilota w ciągu mojego drogi! Wow. Osłaniajcie mnie, chłopaki. Kontusz oba! Zważaj z lewej! A i ostatnie 50 pocisków. Wchodzę! Osłaniajcie mnie! Wrogiciele pocisowe! Aj, dwóch im się udało aktywować. To tam do mnie. Dobra, mieliśmy jakiegoś zblokowanego typka. Dobra, tych nie uruchomili, więc jesteśmy w stanie my ich uruchomić.
po naszej stronie. Komandor Briggs tu Braxton. Działa Malty i ten latający tytan. Robią za sito. Pracujemy nad tym. Wytrzymajcie. Cooper jest w drodze do głównej baterii dział Malty. Nie jestem pewien, czy to wystarczy. Cooper, pośpiesz się. Pęk na pęcz do góry. Opuścić statek. Opuścić. Straciliśmy Braxtona. Utrzymać kurs. Ach, dobra, skończyła nam się amunicja do tamtej snajperki, bo to jest snajperka, o dziwo, mogę wam powiedzieć. Wow, 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 wow. Dręczyciele, tak? Czy jakoś ten rodzaju, kolejny. Groźne nawet po odstrzeleniu kończyn. Oczywiście to nie koniec. Aj, nie mam amunicji. Dobra, kolejne działo. Unieszkodliwione. Wow, wow, wow. Drugie działo zniszczone. Rozwal ostatnie. Tak, ale mi się znowu kończy amunicja. I już jest, dobra. Jesteśmy pozostałe w świecie! Działo trzecie padło! Tak jest, rozwal je! To już chyba wszyscy! Brak wrogów w polu widzenia. Cooper, 6-4 wkraczają na pokład. Na pokładzie. No, chodźcie, kochani. Działające działa przeciwlotnicze. Trzeba je wyłączyć z poziomu mostku, żebyśmy mogli się zbliżyć. Robi się. Nieźle, Coop. Zajebiście wyglądają. Dobry ogień osłonowy. Nie damy ci zginąć. Komandor Briggs, będzie potrzebna pani pomoc. Przyjęłam, Bert. Jestem w drodze. Do mostku można się dostać. Design jest po prostu mega, tak mi się podoba. Tu Briggs, co mam zrobić? Zamknij drzwi i trzymaj kurs. No chyba nie myślisz, że... Nie, nie, czekaj. Za mną. O tak. Nigdy nie jest nudno. Po prostu rusz tyłek, David. Opa! A kuku! Od czerwony, siły ruchu oporu stać się na pokładzie. Do wszystkich oddziałów bezpieczeństwa. Grupować się w hangarze. Powtarzam, od czerwony. Życie! Nie mam strzału, zerwę na pole widzenia. Ktoś robi film. Nie. Wow, 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 ale dostałem. I nie mam granatów. Jest czysto. Tam jest mostek. Za mną. Dawaj, kup, nie ociągaj się. Idziemy od razu za nimi, nie zwiedzamy.
Choć pewnie jakbym to przeszukał wszystko, bym mógł coś ciekawego znaleźć. Trzymać ogień, jest kuloodporna. Wysadzimy szybę, zająć pozycję. Koleś przy schodach. Kruk na półpiętrze. Ładunki gotowe. Ej, Kup, patrz jak to 6-4. Ilocie Cooper, gotowy? Jestem. Uwaga, spadam! Wszystko? Wszystko! I tak to się robi! 6-4, do mnie! Cooper, idź do konsoli kapitana i wyłącz działo! Konsola jest tutaj! A hełmu nigdzie nie ma, trudno. Wyłącz konsolę, wyłącz działo! Mandur Briggs, Malta jest nasza. Rozumiem, że... A teraz czas posterować tym olbrzymem. Masz kontrolę nad mostkiem. Użyj swojego mechanoża, żeby ustawić się za Drakonisem. Barker, dostarcz BD do Coopera. Tak jest, robi się. Trzymaj się, blaszaku. Do wszystkich, zlikwidujcie wrogie cele i udajcie się do Drakonisa. To jest to. No, dawaj jeszcze troszkę. Drakonisa, dawaj w lewo. Dobrze, udało ci się. No to twój tytan, Cooper. Nie będę skrywał niańki. O, siema BT. Gotów do przekazania sterów pilotowi. Cooper, zapewniamy ci wsparcie. Przejdź na pokład i dostań się na Drakonisa. Budu 1, żmija na pozycji. To już jest koniec, pilocie. Przestworza są moje. Nie uciekniesz, nie ukryjesz się. No i boss. A, jeszcze ma nowego pomocnika, nawet dwóch. Niedobrze. Wow, 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 wow. Bo spadniemy. Nie będę marnował rdzenia na nich. Na tego zmarnuję. Aj, dużo mu nie zrobiłem. Ach, dostał. Ale wciąż walczę. Uwaga, reaktor niestabilny. Maga na wymiana baterii. To gnój. Dobra pozycja, jest 10. Uwaga, będę gazuma. Szybko. Gdzie on uciekł? Uwaga, konieczna bateria. Ach, kurwa mać, gdzie on jest? Ja jeden traci kontrolę. No! Tracę kontrolę, spadam! Mayday, mayday, spadam! Komandor Briggs, tu BT-7274. Żmija zniszczony. Przyjęłam. Wejdź na pokład i zabezpiecz parkę. Przygotujemy się. Cooper, szykuj się do rzutu. Opór aerodynamiczny. Patrz,
No. Celuj kokpit. Widzi, jesteś cały? Lewe ramię zniszczone, ale funkcjonuje nadal. Statek traci wysokość. Wszystko w naszych rękach. Tutaj. Uwaga, tam jest tytan! Ho, ho. Zbliżamy się do osłony Arki. Jest zbyt duża, żeby ją unieść. Musimy improwizować. Nie mogę sięgnąć Arki. Cooper, musisz mi pomóc. No dawaj. Szybko, trzeba zabrać stąd Arkę. Mamy mało czasu. Tędy, Cooper. Zabierz stąd Arkę! Niemożliwe, jesteśmy w pułapce. Co ty robisz? Protokół trzeci. Nie stracę kolejnego pilota. Uwaga, kolizja.